Siemaneczko z tej strony, gdzie jesteśmy zagrani na kolejnym pseudolku razem z naszym złomkiem. Będziemy dzisiaj oceniać Fire RPG, czyli ogromnego pseudola, który przy okazji jest bardzo toksycznym pseudolem, więc ogólnie to nie polecałbym tutaj wbijać, ponieważ wbijam na serwer już tutaj chyba szósty raz, bo tam bawiłem się trochę i za każdym razem trafiłem na kogoś, kto chciał mnie zajebać. Dobra. Co to powiedzieć? Gra tutaj po 40 osób nawet. Spotkałem się, co jest dziwne. I tak, F1, informacje. Dobra, informacje, jak to działa? No, jakiś Hrafson Drexon. Wcześniej był to Giorgio Ulani, nie wiem, czy on został wywalony. Regulami to jabać i tak nikt go nie używa. I tutaj, no, tak dalej. No i Premium Plus, no to wiadomo. L2, tutaj coś jest, jakieś stygi konta. Skrzynia, oczywiście tutaj bardzo fajne. Jeszcze raz, bardzo fajnie wyskalowane ustawienia. To widzicie. To jest na paczce z tego co pamiętam tego Devil MTA. Znaczy jest kilka rzeczy zawalonych z Devil MTA. O, ja zaklikałem F7 przypadkowo. Na przykład F1 wcześniej był zawalony z Devil MTA, ale na szczęście zmienili to. I co tu mogę o serwerze powiedzieć? Poza tym, że nikt nie przestrzega regulaminu, każdy jeździ właśnie takimi kurami, a jak widzicie teraz, taranują wszystkich i tak dalej. Strzelają do każdego. To serwer jest dosyć średnio zarobkowy, już to podlega bardziej pod niskie. Przeważnie jeśli chodzi o te początkowe auta, może są jakieś prace, które są później po prostu i są jakieś OP. No bo jak dobrze wiecie, ja sprawdzam tylko takie początkowe prace. I pracę, którą wam na początku bardzo polecam, to jest... poczekajcie. Taka praca, którą wam polecam, to jest tutaj magazynie, jak widzicie. Poza tym, że jest trochę ma zbugowane, jak się nazywa. No pokazywanie, ile tam płacić, nie pamiętam, jak się nazywa. Ile dostać kasy, bo tam pisze 500 tysięcy oczywiście. Standardowo bierzecie pudło. Ono się nie zawsze ładuje, więc czasem możecie sobie biegać. Czekamy 5 sekund. I dostajemy 250 tysięcy niby, a tak naprawdę dostajemy więcej, tylko... niestety nie wiem czemu, ale nie widzę swojej kasy i tak się zastanawiam czemu. Nie wiem czy to się coś nie zepsuło przypadkiem. Tutaj też jest ładnie wyskalowane oczywiście. Nie wiem, coś się zepsuło chyba. O, ja teraz... No, coś się chyba popsuło. No i tak polecam wam zarabiać do 16 milionów. Oczywiście całą kasę odkładajcie sobie w bankomacie, bo to jak dobrze wiadomo. Przyda się o tym mówić, bo niestety zauważyłem, że wiele wtedy mam. Tak, drugie, tak. Dobra. Oczywiście tamten magazynie daje po 500 tysięcy, nie po 250. I tak, tutaj jest giełda jakaś. Ceny oczywiście nieznane, bo po co mają być znane. Nie wiem, czy góry startowały, czy co, ale według mnie powinno trwać, szczególnie, że jest jakaś administracja. Co tu jeszcze jest? Tutaj, jak zawsze, po lewo będzie pewnie. Parking policyjny. Kurde. To jest podmianka pod mesę, jest trochę upośledzona. Tu jest coś zmapowane. Czy to jest z neta, czy nie? Tak, to jest z neta, na pewno. Jakie to są ceny? Jezu, powinien wjechać. Dodatki. No, trochę drogawe są. Ale to jeszcze nie jest coś źle. Jest tu nawalone bardzo dużo podmiotów. O, tutaj nie widać, nic nie ma. Montaż nitra nie istnieje, to po prostu daje w ogóle ten napis. Tunik wizualny. O, no to znane, nie? Ciekawe, czy mogę dodać. Dobra, jestem w przerwie i mam tutaj też zmapowany jakiś tutaj tuner. Jak widzicie, tutaj jest tunik mechaniczny, to trochę drogo. Montaż nitra chyba tam nie ma blipa w ogóle. I tutaj jest tuning wizualny. No to już wiadomo, jak to działa. Wszystko jest tak dosyć tanio. No i co dalej? O, jak widzicie, jest to nawalone tak mega dużo tych podmianek i bezsensownych. To on 20 FPS, 20 będzie FPS. Ja nie chcę wiedzieć, co bym miał na laptopie po prostu. Tu jest coś pomachowane, to pewnie jest mechanik. Nie, są jakieś światła. A, zupy wyskazane. No, nie zdziwiłem się. Naprawa. Naprawa jest... Czemu w ogóle taka tania jest naprawa? Co to ma być? Jakieś w ogóle... Coś jest?
O, można sprawić, czy magazyniera można odpalić, będąc w aucie, bo to jest też ciekawe. Dobra, na pewno się nie da autem, ponieważ jest tutaj... Nie da się przejechać, więc pojedziemy sobie do drugiej pracy. Co ja też mogę o serwerku powiedzieć? No, w sumie nic ciekawego. Pojedę do drugiej pracy, którą na pewno sprawdziłem, bo nie chcę mi się patrzeć w inne prace. Jeszcze pokażę wam może salon tych droższych aut, ile tam są ceny. O, zapomniałem powiedzieć. Jeśli macie odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba, lajka, bo bijemy do 400 już subskrypcji. Też na Discord kanałowego, jeśli chcecie mieć tam powiadomienia, bo trochę jest marny, niby ten Discord, ale no jest. Więc można go jakoś używić. 115, ponad 91, no więc to jest bardzo drogo. No, w sumie średni salon, więc nie dziwię się. Jestem ciekawy, jak dobre są te najlepsze prace, bo... O! A to ciekawe. Więc co ja teraz mam zrobić? Będę musiał go się przepchać, nie? No, dobra, to widzimy się za chwilę. O, no i co? Moje pchanie auto skończyło się tutaj, nie? Ghost mode się odpalił i nie mogę auta przepchać. Co ja teraz mam zrobić w takiej sytuacji? Nieprzemyślane. Aha, i teraz nagle auto działa! No to ja robię sobie niezniszczalne, to będzie ok. Co? No dobra. Nie rozumiem tego. W ogóle takie widzieliście, na górze widać, jest taki pasek, który pokazuje, czy ktoś dołączył serwer. Jest to fajne dla administracji. Bo tam pisze, czy ktoś wylogał, czy kogoś wywaliło, nie? Chyba. Więc to jest bardzo fajne, ale dla administracji to powinno być, nie dla wszystkich. Dobra, mamy tutaj kolejną pracę, czyli kosiara. Znana, ukośnik rozpocznij, bo nie umiem zrobić inaczej, GUI się nie chce robić. No i jak ta praca wygląda? Jeździ sobie po tym terenie i musicie 25 razy przejechać to, bo nie możecie opróżnić kosiary inaczej, nie? I za to dostajecie 6 milionów. Zaraz wam zaraz pokażę. Dobra, jak widzicie, mam 25 na 25. Jak widzicie, nie można więcej zebrać, więc tego się przygotować zbytnio nie da. No i oprócz kosiary dostaje 6 milionów. Co ciekawe, to jest praca, w której się dostaje kasę do bankomatu, nie dostaje się do siebie. W innych pracach dostaje się do bankomatu. Dobra. Chciałem tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o administrację, to serwer jest w miarę ogarnięty. Czuję, że ta administracja się tutaj niezbyt sprawdza. O, tutaj tramwaje, no. Wiadomo. Kurwa, nawet tu wjechać nie mogę. Zepsuty mam takie boksy tam jest. Ile? Praca AFK, aha. I co, ja nic nie robię? Ile to wyciągnie? Ma jakieś ograniczenie? Poczekajcie, zobaczymy. Ma ograniczenie, ile się zarabia? 40 tysięcy, no mało jak na pracę AFK niby. Ale z drugiej strony... Tam przytapam je przynajmniej. Sztabało, dobra. No. Nie ma co gadać. Praca AFK. Wiadomo. Okej. Czyli to jest taki coś, że to jest losowo. Ten skrypt działa, że on może odpalić, ale nie musi wcale. Dobra. Zobaczymy jeszcze tutaj dwie prace, bo może się okazać, że żadna praca nie ma jakichś ograniczeń. Każdy pracuje gdzie chce. Nie zdziwiłbym się. Tutaj typy, ktoś ma tu 15, 152 tysiące reputacji. To jest chyba Adam w ogóle. Tu jest ty, to jest to do elektryków. Co, busy mają jakieś reputacje czy coś? Nie, jest reputacja 250 prawka. Zobaczymy, czy działa. Ale ja mam reputację przez tą grę. 92, no to... Myślę, że pogracie z godzinkę. I da radę. Tutaj pewnie będzie street view. Co nie? O, dostałem klucz, dobra. To robimy opening. Otwórz skrzynia. Co dostanę? 35 milionów, chyba najgorsze co można dostać. Nie, w sumie najwięcej kasy dostałem. Wolałbym auto, ale no. Co to jest? Reputacja 200 i prawka. Zobaczmy, czy działa.
Ale nie posiadasz obudas 1000. Okej, okay, rozumiem. Mamy się dobry serwer. Sklep z bronią jest jeszcze. Ale takie, że bardzo dużo ludzi tutaj odwala, to broń to jest bardzo ważna tutaj. Nie wiem, czy green zone w ogóle istnieją tutaj, czy coś takiego jest, a nawet jeśli jest, to prawdopodobnie nikt się ich nie przestrzega. Na pewno można na tym serwerze taranować, to jest na pewno legalne, już to sprawdzałem. Można taranować kogo chcecie, kiedy chcecie i nikt wam nic z tego nie zrobi. I co, ten sklep drogą jest na górze, czy to jest taki kurwa blip po prostu? Możliwe, że jest na górze, chociaż głupio by to było. Podjadę na górę i zobaczymy. No i jestem na górze i jest to jakiś tajemniczy blip. Czy mogę w niego wjechać autem? Mogę! Broń dla graczy playa. Deagle 15 milionów, to nie źle. A co tu jest jeszcze? Broń dla organizacji. Łoż kurwie, syn. Ciekawe, czy zostaje na zawsze. Znając życie, nie. O, to są jeszcze takie znajdźki, nie? To jest po prostu podmianka pod to tena, pod to tema. Ja się tutaj dostaję kasy. 3,5 miliona, to jest bardzo dobrze. Co prawda to nie jest tak jak na tym, na jednym z ostatnich pseudolków, że bardziej się opłaca po prostu zbierać temy niż zarabiać. Ale jest okej. Tutaj najdroższy salon, ile to kosztują furki? Znaczy teoretycznie najdroższy. Są jeszcze jakieś inne pewnie, nie? Czy nie ma? Chyba nie ma, jest jeszcze cyga, to pokażę wam zaraz. A, to nie jest najdroższy, 40. Czy jeśli jest coś, jak ja zatestowałem, działa, to sprawdzałem, więc nie ma co wam pokazywać. Nie no, jest okej, okay, mi się wydaje. Mogę to zwalić? Może to widzieć w ogóle, to jest śmieszne. Nie wyłączyli tego. Dobra, pojedziemy wam jeszcze do cygana, żebyście oznajmili się z celami, jak ktoś chce podwalać. Dobra, jesteśmy już koło morderczego cygana. Od razu wam mówię, nie podchodźcie do tego, zanim nie stanie się coś takiego. Ta beczka tutaj, ona zawsze wybucha. No, jak widzicie, ona zawsze wam wybuchnie. Więc uważajcie, bo mnie tutaj admin tepnął. O, w ogóle to jest niewidzialne. Uważajcie na tą beczkę. Tak, ile kosztuje? Tam jest najtańsza, 15,5 miliona. Tutaj Rancher 18900. Bandito 26. To jest w ogóle taki cygan nie do końca, bo można by pewnie było jeszcze znaleźć tańsze auta, nie? No i tak to wygląda. Co ja już mogę powiedzieć? No w sumie to nic ciekawego tym serwerze nie mogę powiedzieć, bo ani to dobre. Jeśli ktoś naprawdę komuś się nudzi, chce poodwalać, to polecam, bo tu wystarczy dołączyć do jakiejś organizacji i możecie wyzywać każdego, tarnować każdego i zabijać każdego. Nikt wam nic nie zrobi prawdopodobnie. No może jest to jakiś green zone, to wtedy pewnie nie możecie. To są jakieś te jedyne zasady, mi się wydaje. Ale tak to tutaj. Gra tu całkiem sporo osób, bo teraz dopiero wyciąłem ze szkoły, jest 13, 14, przepraszam. To tutaj 40 osób da się zdobyć, bez problemu wchodzi i pewnie będzie więcej. No może, że my tutaj, ludzie, którzy chcemy prawowitych serwerów, pobrudzimy jego tutaj działanie. Nie oszukujmy się, serwer jest cały z internetu. To jest połączenie Devil Emta, który był na Your Adventure i jakiegoś syfu po prostu złożonego. Licznik widziałem wszędzie. Hada nie ma, ale był na 100%, albo go przypadkowo wyłączyłem. F11 nie jest zmienione, minimapa to tam wali, bo tam każdy je używa. Już nawet po czacie widać, że to jest jakaś paczka, która już była kiedyś używana, po prostu wygląda okropnie. Te, na przykład te ILO, nie? To widać, że to jest po prostu stara paka jakaś, nie wiem, sprzed ILO. 5 lat. Zobaczcie, wchodzę tutaj i co? Mogę się na służbę wejść. No, kurwa, jeszcze są dwa blipy naraz postawione. Stonka, nie? Więc do odwalania bardzo sobie polecam, ale ja bym jego życie tutaj ukrócił. Jak to zrobić, nie mam pojęcia. Nie zajmuję się tym zbytnio. Mam za mało widzów, żeby takie sobie ukrócać, mi się wydaje. No może, że wy mi pomożecie w tym, że po prostu będziemy ukracać takie serwery, które są chujowe. Dużo ludzi też tam wygadało, że czemu wyzywasz serwery, a sam nie umiesz ich tworzyć. Otóż miałem jeden serwer, był to Pseudol. Drugiego one game'a nie będę liczył, bo to nie był dosłownie mój serwer zbytnio.
pierwszy LAN game. Był to pseudo, ale to było dawno, więc wiem jak się tworzy serwery, wiem, że to jest dużo roboty, ale jak już się do czegoś zabierasz, to zabierz się dobrze. Nawet jeśli coś wyjdzie, nawet jeśli to będzie dobry serwer, to ja tak na niego wejdę i znajdę coś. Też pisała mi jedna osoba, już nie będę mówił kto, że jestem znany z przyczepiania się. Kurwa, no... Na tym polega chyba mój kanał, nie? Ja mam po prostu czepiać się do chujowych rzeczy. Jeśli ktoś coś chujowego robi, ja się przyczepię do wszystkiego. Na przykład jeśli był GTRPG, który no był pseudolem. No GTRPG no był pseudolem, ale nie był taki zły. Co tutaj robi blip jakiś tajemniczy? Okej, okay, to jest randomowy blip, czy on powinien być w środku w ogóle. On był pseudolem, ale nie był źle zrobiony. Poza tym, że miał kilka tam błędów, to był naprawdę spoko. Ile on ma teraz osób? No zero, no umarł. No nie będę się oszukiwał, reklamy brakowało. Brakowało pewnie wsparcia dla tego serwera. Znaczy reklama była mocna na jednym serwerze, na jednym kanale, ale nie będę się oszukiwał, chujowy był kanał, był strasznie zjechany przez algorytm. Więc dla wszystkich tutaj hejterów chciałem wam powiedzieć, że nawet jeśli będziecie mnie wyzywać, to ja nie przestanę nagrywać serweru. Jeśli wy uważacie, że tworzycie bardzo dobry serwer, to twórzcie, zaproście mnie, ja chętnie zaważę. Jeśli będzie godny mojej uwagi, jeśli nawet będzie pseudo, ale będzie dobry w miarę, i nie będzie z każdej paczki jak na Waxa, bo po prostu już na Waxa to nawet nie ma co wyzywać. Szkoda po prostu oddechu w kółcach. To mogę nawet pochwalić. GTRPG na przykład pochwaliłem, bo tam kilka osób mi zarzuciło, że to jest cały pseudo.neta. Ja wiem o tym. Ale no tak, to wygląda. Dobra, więc nie będę wam przedłużał. Jeśli chcecie taki odcinek o tym, co ja sądzę o ludziach, którzy mi czasem tam hejtują i piszą głupoty, bo raczej mało spotykam osób, które rzeczywiście się zarzucają mi hejt, rzeczywiście coś rozpierdoliłem, ale zdarzałem się w tym. Więc jeśli chcecie taki odcinek, to możecie mi tam napisać w komentarzu, jeśli tam będzie ktoś prosił, to mogę coś takiego zrobić. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do kolejnego.